Cześć i czołem, ja nazywam się Gelik, a to jest nowy poradnik do League of Legends dla kolejnego czempiona, Zedda. Zed jest zabójcą walczącym wręcz. Jego zestaw umiejętności pozwala na szybkie dostanie się do wyznaczonego celu, zabicie go oraz pozwala na szybką i efektową ucieczkę. Jeśli lubicie takie postacie jak Katarina czy Talon, w Zeddzie znajdziecie coś dla siebie. Okej, i na początek przejdziemy sobie do omówienia jego umiejętności. Jako pasywkę mamy Contempt for the Weak. Podstawowe ataki Zedda skierowane przeciwko celom, które mają mniej niż 50% życia, zadają obrażenia równe 8% maksymalnego zdrowia naszego przeciwnika. Kolejna umiejętność w tym zestawie to Razor Shuriken. Zedd oraz jego cienie rzucają ostrza, które zadają obrażenia wszystkim celom na swojej drodze. Pod klawiszem W mamy Living Shadow. Zedd pasywnie otrzymuje obrażenia od ataku i dodatkowo może rzucić cień, który naśladuje rzucane przez nas umiejętności. Z naszym cieniem możemy również zamieniać się miejscami. Pod klawiszem E mamy Shadow Slash. Zedd zadaje dookoła siebie obrażenia. Gdy przeciwnika trafi ta umiejętność użyta przez cień, to zostaje on na krótką chwilę spowolniony. Jako nasz ultimate bot R mamy Death Mark. Zedd teleportuje się do wybranego przeciwnika, stawia tuż za nim cień, a po 3 sekundach nasz cel otrzymuje pewien procent obrażeń, które mu do tej pory zadaliśmy. Tak jak w przypadku naszego W, tutaj i ponownie możemy zamieniać się z naszym cieniem miejscami. To by było na tyle, jeśli chodzi o zestaw jego umiejętności. Teraz przejdziemy do tego, jakie runy ze sobą zabieram. Jako znak wybieram większy znak spustoszenia. Przybicie pancerza jest jak dla mnie podstawą postaci, które w dużej mierze zadają obrażenia od ataku. Kolejno wybieram większą pieczęć odporności. Bonus do pancerza przyda się we wcześniejszym, jak i późniejszym etapie gry. Następnie proponuję wam większy gliw ochrony, czyli dodatkowo odporność na magię co poziom. I na sam koniec jako esencję polecam wam większą esencję siły. Bonusowe obrażenia od ataku będą bardzo pomocne na samym początku gry. Przejdźmy sobie teraz do specjalizacji. Tak właśnie prezentuje się moje drzewko. 21 punktów rozdanych w atak i 9 punktów w obronę. Jeśli chodzi o przedmioty, Zedd jest postacią, która nadaje się zarówno do dżungli, jak i na mida. W ostateczności można iść nim na topa, choć królem solo top zdecydowanie nie jest. Jeśli wybieracie się do dżungli, na sam początek wybierzcie maczetę oraz 5 miksturek. W przypadku, gdy chcecie iść na którąś z linii, polecam wam na start buty oraz 3 miksturki oraz pominięcie latarni. I dalej budujecie się tak samo jak w przypadku dżungli. Okej, tak jak mówiłem wcześniej, jako jungler na początek wybieramy maczetę oraz miksturki. Później inwestujemy w buty oraz latarnie, następnie ulepszamy nasze buty i kupujemy Bloodthirstera. Jako następny przedmiot wybieramy Last Whisper. Kolejno wybieramy Warmoga, który da nam ogromny bonus do życia. I na sam koniec kupujemy Blade of the Ruined King, czyli w polskiej wersji językowej Ostrze Runicznego Króla. Alternatywnie zamiast latarni możecie wybrać sobie jeden z tych 4 przedmiotów. Ale to już w zależności od sytuacji, czy będziecie na przykład potrzebowali więcej odporności na magię, czy może nie będziecie chcieli zginąć, bądź będziecie chcieli mieć większe obrażenia i przebicie odporności. Wybór pozostawiam już wam. Jeśli chodzi o czary, to jako pierwszy wybieram Flasha, a jako drugi Ignite'a bądź Smite'a, w zależności od tego, czy idę na linię, czy do dżungli. Jeśli chodzi o kolejność rozwijania umiejętności, to prezentuje się ona w następujący sposób. Na początek wybieram E, w następnej kolejności Q oraz W. I maksujemy oczywiście to, co widać. Okej, przejdźmy sobie teraz do tego, jak wygląda sama rozgrywka. Nasza umiejętność pasywna jest bardzo znacząca podczas walk, ale z reguły nie będziecie zwracać na nią uwagi. W bardzo wielu przypadkach właściwie możecie po prostu o niej zapomnieć, ponieważ ona będzie sobie gdzieś tam w tle działać, a my nie mamy na nią właściwie żadnego wpływu. Bardzo przydatna, ale jednak nie aż tak widoczna. Kolejno porozmawiamy sobie o naszym Q. Po pierwsze ma bardzo fajny mechanizm do zbierania farmy. Możemy najpierw rzucić nasz cień i rzucić przed siebie ostrze. Bardzo łatwa i przydatna sztuczka. Inna sprawa, że nasze Q świetnie nadaje się do nękania naszego przeciwnika, zwłaszcza gdy gramy na linii. Pamiętajcie, że od wroga może nas nawet dzielić spory dystans. Wszak mamy nasz cień, który powtarza korzystanie z naszych umiejętności. Niestety Shuriken ma jedną bardzo poważną wadę. Przede wszystkim jest nim ciężko trafić. Wymaga to pewnej wprawy. Nawet pomimo tego, że samo ostrze ma dość szybką prędkość lotu. Teraz jeśli chodzi o nasze W. Rzucanie naszego cienia ma naprawdę sporo zastosowań. Po pierwsze, świetnie nadaje się do angażowania w walkę. Możemy z łatwością dostać się do przeciwnika, nawet jeśli ten jest dla nas teoretycznie niedostępny, bądź stoi trochę dalej. Druga sprawa, Living Shadow bardzo przydaje się podczas ucieczek. Możemy wydłużyć dystans dzielący nas od wroga, bądź go nawet po prostu wykiwać, przykładowo przeskakując przez ścianę. I po trzecie, dzięki temu, że możemy teleportować się w miejsce, w którym postawiliśmy nasz cień, możemy na krótką chwilę zdezorientować naszego przeciwnika, pojawiając się gdzieś w zupełnie innym miejscu, niż on by się tego spodziewał. Nasze W również przydaje się do sprawdzania różnych krzaków, bądź sprawdzania Barona, bądź sprawdzania Blue, czy przykładowo jest tam bezpiecznie. Należy też pamiętać, że nasz cień powtarza nasze umiejętności Q oraz E, zatem przy dobrych bądź szczęśliwych trafieniach będziemy mieli jeszcze większe obrażenia.
przypadku naszego E. Powinniście pamiętać, że jeśli nasz cień trafi z tej umiejętności przeciwnika, to zostaje on na krótką chwilę spowolniony. Przydaje się to zwłaszcza w dżungli, gdy będziemy często gankować. Możemy rzucić nasz cień, spowolnić przeciwnika, teleportować się na miejsce cienia i dalej robić swoje. I tak jak w przypadku Q, jest to też bardzo dobra umiejętność do zbierania farmy. Ze względu na jej szybki cooldown, możemy bardzo często ją spamować w trakcie walki. I na sam koniec omówmy sobie nasz ultimate, czyli Deathmark. Podobnie jak nasze W, jest to bardzo, bardzo dobry skill do angażowania się w walkę, czy bądź też jej rozpoczęcia. Ze względu na to, że Z teleportuje się do swojego celu, możemy dzięki tej umiejętności bardzo szybko dostać się do postaci, która stoi gdzieś na uboczu i która jest zdecydowanie słabsza od pozostałych. Pamiętajcie, że im więcej obrażeń zadacie wrogowi, na którym użyliście Deathmark, tym więcej obrażeń otrzyma po tych kilku sekundach. W połączeniu z Living Shadow, Deathmark nadaje się bardzo dobrze do gonienia przeciwników. Zatem jeśli wam ktoś ucieka, możecie bardzo szybko go dogonić. Warto też mieć na uwadze, że gdy rzucamy ten czar, to Z na krótką chwilę staje się celem, którego nie można zaatakować. Coś jak Ultimate Fiory czy Q Mastera Yi. Po użyciu Ultimate'a nie zapomnijcie również użyć swojego cienia, który jest dostępny po dwóch, dzięki czemu będziemy mieli w sumie dwa, co pozwoli wycisnąć jeszcze więcej obrażeń. Dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o poradnik dla Zeda. Jeśli wam się podobał, nie zapomnijcie dać łapkę w górę, bądź zasubskrybować mój kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie. Mówi dla was Kerlik, do usłyszenia następnym razem, trzymajcie się, na razie, cześć!